Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Super że, super, że jesteście. Chciałabym Was na początek zapytać: Kto z Was kiedykolwiek rekrutował, ponieważ będziemy mówić o błędach w rekrutacji do startupów? Zaraz powiem, dlaczego i z jakiej perspektywy. Kto z was kiedykolwiek rekrutował albo mm, do siebie do zespołu, albo do kolegi do zespołu, albo w ogóle brał ze strony firmy udział w rekrutacji do zespołu? Ha, powinnam zapytać raczej, kto nie rekrutował. Okej, okay, dobra. A kto z was uważa, że zrobił to dobrze, całkiem dobrze, lub nawet jest super zadowolony? Chociaż raz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Czyli jesteście mniej więcej tak, tak jak średnia, to znaczy raczej ludzie są zadowoleni z tego, jak rekrutują. To jest mniej więcej taki poziom 83-85%, jak sprawdzamy w różnych firmach, w bardziej dojrzałych, w mniej dojrzałych, jeśli chodzi o rozwój startupów. I to jest o tyle ciekawe, że ta, to myślenie zmienia się wraz z doświadczeniem. To znaczy, jak ludzie zaczynają rekrutować, to jest trochę tak jak krzywa uczenia się. Nie? Jak zaczynamy rekrutować, to wydaje nam się, że jesteśmy bardzo dobrzy. Później jak popełnimy zwykle pierwsze trzy, cztery takie fuck-upy, jak to Piotrek dzisiaj powiedział, będziemy o tym mówić. Ja też będę mówić o swoich fuck-upach i o tym, jakie widzimy fuckupy u naszych startupów. I potem to się wyrównuje i już czujemy się ze sobą trochę lepiej. Jeśli chodzi o perspektywę, popełniliśmy, czy popełniliście, ja będę mówić dzisiaj z dwóch perspektyw. Dlatego, że firma, którą prowadzę, to jest firma, która ma dwa działy, dwa główne obszary, którymi się zajmujemy, to jest z jednej strony talent acquisition, czyli właśnie rekrutacja i to rekrutacja on behalf of client, czyli po prostu dołączamy do startupu i z jego ramienia rekrutujemy lub prowadzimy projekty, ale też, czyli tutaj jesteśmy trochę w takiej roli agencyjnej lub po prostu headhunterskiej, ale też mamy dział people and culture, który, który zajmuje się tym, że ludzie moi dołączają do startupów jako dyrektorzy HR-u, jako HR menadżerowie i oni selekcjonują te agencje, Czyli zweryfikują agencje, zlecają i rozliczają agencje z pracy lub też po prostu zarządzają zespołami rekrutacyjnymi. Więc ta perspektywa jest i zewnętrzna, i wewnętrzna. I dzisiaj właśnie tak będę dwojako trochę o tym opowiadała. Jeśli chodzi o naszą perspektywę, tak jak HR Hinz opowiedziałam o tym serwisie, mamy też swoją własną autorską metodę, która się nazywa Culture IV. Trochę tak jak Scrum służy do budowania software'u, tak Culture IV służy do budowania kultur organizacyjnych, czyli takie wystandaryzowanie, uśrednienie tego, co w hr można robić dobrze, żeby zbudować szybko startup. Nasza perspektywa, bo jest perspektywa i lokalna, i globalna dzisiaj. My jesteśmy z Polski i zaczynaliśmy od Polski. Jesteśmy na rynku od półtora roku. Teraz 30% mniej więcej naszego REWE to są to jest rewe niezłotówkowe, więc jesteśmy na takim etapie, że pracujemy dużo głównie w Stanach, pracujemy też z UK, z startupami z innych miast, z innych miejsc, z innych krajów, natomiast ta proporcja wygląda na razie tak, że to są głównie startupy z Polski. Dzisiaj będę mówić, to nie będzie dziewięć, nie dziewięćdziesiąt aż, ale dużo błędów, dużo problemów, które mamy w rekrutacji. Ja będę mówić o tych najbardziej typowych i o tych najbardziej najczęściej spotykanych. Chciałabym, żebyście przynajmniej trzy rzeczy z tego wynieśli każdy może wynieść inne ale będę potem na afterze albo za pomocą Janka albo sama o to pytała więc bardzo bardzo do tego zachęcam Janek jest tam już się, już się wyrywa. No oczywiście. Pierwsza rzecz to znaczy w większości z nas się wydaje i tak my też to widzimy jak zaczynamy pracę z firmami, że rekrutacja zaczyna się wtedy kiedy przychodzą do do rekrutacji czy do, do pipelineu wpadają pierwsi kandydaci. I to jest pytanie, które my bardzo często zadajemy, dlaczego nie zadajesz sobie hiring managerze trudu, żeby poświęcić wystarczająco dużo czasu, żeby dobrze zdefiniować, kogo potrzebujesz. To jest problem, który zdarza się. W 90% przypadków, jeśli ktoś rekrutuje po raz pierwszy, później, jeśli firmy mają więcej doświadczenia, no to spada, ale to, to jest tak, że no 50% nigdy nam się nie udało zbić. Zawsze um, spotykamy się z tym problemem, że um, hiring manager mówi: Pokażcie mi trzech kandydatów, pokażcie mi pięciu kandydatów, to ja wtedy będę wiedział, kogo ja szukam. Nie? I my mówimy wtedy, Dobrze? W takim razie Ty nam powiedz, co ta osoba za trzy miesiące musi osiągnąć, i yy, nie tylko jaki to jest profil, to znaczy nie tylko kogo szukamy, ale też co chcesz, żeby ta osoba osiągnęła, jak już będzie w firmie. I jeśli ktoś nie wie, kogo szuka, jeśli ktoś yy, nie ma, nawet obrazu albo albo pomysłu albo y, nie będzie miał po prostu przestrzeni takiej czasowej na to, żeby rekrutować, to rekrutacja najpewniej albo się nie uda, albo będzie bardzo trudna. To znaczy bardzo duża część problemów y, wynika z tego, że menadżerowie nie y, nie mają, nie mają przemyślanego profilu, profilu ludzi, których, których szukają. I oczywiście z tego wynikają różne później akcje pod tytułem właśnie copy-paste, opisu ogłoszenia. Jakby standard, czyli powieśmy ogłoszenie, a potem się będziemy martwić. Zobaczymy, kto przyjdzie. Nie? To jest taki, taki problem, który jakby skraca nam tą pierwszą drogę, tak nam się przynajmniej wydaje, skraca nam ten pierwszy odcinek, natomiast sprawia, że ten drugi odcinek staje się. Nawet nie, że trudny, jakby to, to że on jest trudny dla, dla HR-u no to oczywiście nas jako fanderów nie musi to interesować, natomiast y, bardzo, bardzo zwiększa y, ryzyko y, błędu. Jak patrzymy na dane i to ja potem będę też mówić, skąd te wszystkie dane są. Natomiast też jak patrzymy na nasze startupy, no to tyle mniej więcej czasu poświęcają menadżerowie na to, żeby dla kluczowych stanowisk, to są tylko kluczowe stanowiska, czyli od HEDA w górę, HED, VPC level, tyle poświęcają, żeby przemyśleć, kogo, kogo poszukują. Biorąc pod uwagę, ile czasu zajmuje nie tylko im samym, ale w ogóle całemu zespołowi rekrutacyjnemu, cały proces rekrutacyjny, no to, to jest co najmniej 20 razy więcej. No to trochę tak jakbyście bez żadnej strategii i bez żadnego pomysłu, żadnego planu. Zaczynali na przykład wprowadzać jakiekolwiek działania firmowe w sprzedaży, albo tak jakbyście po prostu startowali kampanię marketingową bez jakiegokolwiek planu marketingowego. Nie? To, jest, to jest dokładnie takie samo działanie w rekrutacji. Robimy to niestety jako fanderzy, jako hiring managerowie dość nagmitnie. To, co się bardzo często zdarza, to to, że oczekujemy od agencji rekrutacyjnych, od agencji rekrutacyjnych, od headhunterów, od tego, kto nam dostarcza kandydatów, tego, że powiedzą nam, kogo szukamy. To znaczy takie case y z ostatniego miesiąca dwa mamy, gdzie przychodzi hiring manager na kola z moim zespołem talentowym i mówi, to przecież wy wiecie, czym powinien się zajmować szef marketingu. Nie? I, I to jest mniej więcej taki poziom. Nie? To znaczy, to, chodzi, to, to nie chodzi o to, czy to ma być performers marketing, czy to ma być, y, czy to mają być, nie wiem, social media, czy, czy jakikolwiek, nie wiem, jak, jakikolwiek inny obszar marketingu, tylko chodzi o to, że y, rynek... Oczywiście y, headhunter powinien znać i przyniesie ci tych kandydatów, tylko nikt ci nie powie kogo ty masz szukać, nie? To znaczy nikt nie jest hiring managerem, nikt nie zna tyle kontekstu, no i po prostu jeśli nie dasz tego y, agencji, no to nie dostaniesz też y, nic w zamian tego nie możesz oczekiwać. Natomiast możesz oczekiwać i to jest kolejny problem, który bardzo często się zdarza, y, że jak na przykład y, wchodzimy do firmy i widzimy, że widzimy lub dowiadujemy się na pierwszym kolu, że y, Jakaś agencja wcześniej tam była, albo już z kimś pracowano wcześniej. No i pytamy, jakby, dlaczego byliście niezadowoleni? Czy nie dostawaliście kandydatów, czy nie wiem, coś było nie tak, ci kandydaci byli niedopasowani. No i 95% przypadków to jest odpowiedź taka, że no właściwie to nie wiem. To znaczy, ci kandydaci byli OK, no ale w sumie nikogo nie zatrudniliśmy. I nie jesteśmy w stanie uzyskać często więcej informacji na temat tego, co się nie udało. To znaczy, czy się nie udało to, że um, agencja albo um, podmiot zewnętrzny jakiś, czy to jest freelancer, czy headhunter, obojętnie, um, nie rozumiał tego profilu, czy nie wiadomo było y, kogo szukać, czy po prostu ci wszyscy kandydaci byli za słabi, czy ktoś dostał ofertę. Y, jakby, zwykle to nas nie interesuje jako y, hiring managerów, czy jako founderów Interesuje nas to, że nie ma efektu. Nie? I jak przechodzimy sobie nie, przez taką listę, to znaczy prze, przechodzimy sobie przez listę, co dotychczas zostało zrobione, to zwykle widzimy, że nie ma takiego oczekiwania, żeby Headhunter spełniał też swoje takie podstawowe zadania. Nie? To znaczy nie wymagamy niczego i nie... Ym, nie oczekujemy tego, żeby headhunterzy nam przynosili informacje rynkowe, żeby raportowali na przykład regularnie, co zostało zrobione, żeby przynosili dopasowanych kandydatów, no bo trudno ich dopasować, no bo, no bo rzeczywiście często nie, nie, wie, nie wiemy, czy nie wiedzą do, do czego. No i podstawowa dość rzecz, że jakby reprezentowanie brandu, czyli to, co robi człowiek, który dla was rekrutuje, to jest coś, co, czego możecie oczekiwać, czego musicie oczekiwać. Nie? To znaczy, jeśli nie chcecie, żeby ktoś o was na rynku mówił, że um, chwalicie się tym, że macie owocowe wtorki albo, że macie dynamiczny zespół prężnie się rozwijający, no to musicie o to zadbać. To znaczy musicie sprawdzić ten wording. Um, taki przypadek z zeszłego tygodnia, y, gdzie nasz y, m, klient mówi, że no Dostałem od y, agencji, dlatego skończyłem z nimi współpracę, bo dostałem od agencji y, informację, że no, kandydat robi jakąś awanturę i powołuje się na to, że zna mnie jako fandera i w ogóle o co chodzi. Nie? I okazało się, że. Y, agencja zaaproachowała tak mówiąc po staropolsku jakiegoś kolegę po prostu fandera, no, który um, obśmiał tą ofertę. Okazało się, że tam było błędów chyba tam 8 czy, czy, czy 9 i technologie i właśnie taki chip talk. No i w ogóle taka opowieść po prostu zupełnie nieadekwatna to akurat firma z branży Web3, więc no zupełne niezrozumienie tego co, co oni robią i no, pytanie oczywiście pojawia się jakby co dostała agencja, czy co dostał freelancer na starcie. Nie? To znaczy, z jakich informacji mógł korzystać, żeby zrozumieć to, co Wy naprawdę robicie i jaki wording Wy zaproponowaliście. Jakby nie oczekujemy tego i zwykle jakby nawet nie wiemy, że możemy tego oczekiwać, i tutaj jest o, o błąd bardzo, bardzo łatwo. Jeśli chodzi o kolejny obszar błędów, to, co bardzo często nam się zdarza już na kolejnym etapie, to znaczy to, co na przykład my widzimy jako people czy partnerzy, czyli ludzie, którzy zarządzają działami rekrutacji, którzy zarządzają HRM, czy 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 właśnie korzystają z agencji, no właśnie z ramienia naszych klientów. To, że wydaje nam się, że ta rekrutacja poniekąd mogła już zostać zrobiona. Nie? Mam na myśli to, że y, oczywiście podlegamy różnym bajasom, podlegamy różnym błędom poznawczym, to jest, to jest wiadoma sprawa, szkoda, szkoda teraz y, na to czasu, żeby o tym opowiadać. Natomiast y, to, że musimy się za każdym razem łapać na takich błędach, to, że my jako ludzie dość doświadczeni cały czas też wpadamy na to, nie? cały czas jakby popełniamy te, te same błędy. I takim podstawowym, taką podstawową rzeczą, nie wiem, czy łapiecie się na tym na przykład sami, czy, czy macie takie doświadczenia, że jak czytacie CV i na przykład pojawia się tam Google, albo pojawia się tam Facebook, albo pojawia się tam jakiś, jakaś inna dobra tech firma, to jest w Was taka, taka mini ekscytacja i mówicie, o, o, jaki fajny CV, o, jaki fajny kandydat. Nie? I to czasami to się udaje stłumić, nie, nie masz tak. To, to dobrze, to, to dobrze, bo, bo to trochę tak jakby zakładać, że można rzeczywiście coś, coś dostać za darmo, nie rekrutując. Bardzo często się to zdarza, że bez znajomości na przykład tego, co się realnie stało w firmie, kopiujemy rozwiązania rekrutacyjne. Mieliśmy parę tygodni temu taką rozmowę, gdzie nasz klient, taki potencjalny, z którym chcieliśmy rozmawiać, powiedział nam, że najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie dwóch stanowisk, połączenie dwóch ról: roli chief of staffa i roli chief people officera dlatego że wiedzą, że jeden taki bardzo successful startup tak zrobił, no i że to skoro oni są successful, to znaczy, że to musi działać. I zupełnym akurat przypadkiem tak się stało, że ja byłam w tym zespole, który po prostu setupował to w tej firmie. Nie, no, po prostu szansa jedna na milion realnie to się nie zdarza. Nie, że po prostu akurat ktoś wie, co tam jest w środku. Nie? I, no i jakby wiemy, że to było rozwiązanie, które po prostu musiało y, tak się wydarzyć, bo po prostu nie było innej, innego sposobu, To było rozwiązanie interimowe, które no, nie chcę powiedzieć, że ono nie działało, ale no, pewnie nie było y, najbardziej idealnym rozwiązaniem świata. Nie? I to, że jakby nie rozmawiamy z ludźmi, którzy setapują jakieś rozwiązania i kopiujemy tylko dlatego, że no, po prostu cierpimy na tą brandozę, to jest rzecz, która zdarza się często, zwłaszcza w takim młodym środowisku startupowym, w jakim my jesteśmy w Polsce. Nie? Czyli mamy kilka dobrych, znanych brandów, kilka startupów, którym się udało i wydaje nam się, że ludzie stamtąd są po prostu dobrzy. Efekt Auroli to jest dość podobna rzecz, natomiast trochę, trochę inna, jeśli chodzi o weryfikację kandydatów, nie? to znaczy jeśli ktoś pochodzi z dobrego startupu, jeśli ktoś był na etapie wzrostu w jakimś startupie, który jest teraz successful, to znaczy, że jest dobry. Nie? To znaczy weźmy sprzedawcę z, ze startupu, który dostał rundę B, no bo to znaczy, że on internationally umie w sales. Nie? Ostatnio po siedmiu miesiącach pracy takiego właśnie y, C-level kandydata, y, przeprowadzaliśmy zwolnienie takiej osoby, bo okazało się, że y, to jest człowiek, który owszem był w tym miejscu, był w tym startupie, tylko że y, to nie. Dzięki niemu się to wydarzyło, tylko pomimo niego się to wydarzyło. Nie, to znaczy, że po prostu, jakby był tam nie został zwolniony z różnych powodów i też popełniono rekrutacyjny błąd, wtedy tak, tak się dowiedzieliśmy potem. Natomiast no po prostu musimy to zweryfikować. Weryfikujemy to za pomocą referencji. Yy, referencje yy, takie, jak znacie yy, może gdzieś tam z naszych rodziców czasów, czyli referencje pisemne, listowne, wysyłane są nic niewarte. Nie? To znaczy, yy, jakby laurki, czyli. Ła. Laurki, czyli właśnie rekomendacje, to, że po prostu Krystyna jest super, bo ja się z nią przyjaźnię i napiszę jej referencje, to w ogóle nie warto tego, nie warto tego czytać. Natomiast warto sprawdzać referencje pod włos, to znaczy warto dzwonić do ludzi z otoczenia biznesowego, z byłego otoczenia biznesowego. I zadawać im nie takie pytania, czy poleciłbyś Krystynę do pracy z nami, tylko y, jakie, jakie środowisko na przykład y, jest takim środowiskiem, którego Krystyna by nie zniosła. Jakby jakie błędy popełniliście jako zespół i czy myślisz, że Krystyna mogła wam w tym pomóc. Nie? Czyli takie rzeczy, które nie są proste. To znaczy, to nie chodzi o to, że trzeba kogoś, nie wiem, jakąś psychologię po prostu robić y, powykręcaną na wszystkie strony. Tylko chodzi o to, żeby naprawdę dowiedzieć się y, takich rzeczy, które. Y, no, których po prostu mogliście nie sprawdzić, no bo może nie, nie da się tego sprawdzić, no bo po prostu to nie, realnie wychodzi w pracy. Nie, jaki błąd można popełnić y, też y, jakby opierając się na, na, na rekomendacjach? Ano, taki, że rekrutuje się właściwie y, dla czystej formalności. To znaczy, y, wszyscy dookoła mówią, że to jest najlepszy kandydat. Y, wszyscy dookoła, ludzie, którzy z nim pracowali, ludzie, którzy byli jego szefami, ludzie, ludzie którzy y, teraz z nim, y, gdzieś tam działają w różnych projektach, no po prostu to jest idealny kandydat. I popełniacie taki błąd, że y, rekrutujecie tak, żeby zatrudnić. Nie? To znaczy, po prostu tak bardzo chcecie, żeby się to udało że no po prostu właściwie ta rekrutacja mogłaby się nie odbyć, no bo po prostu już wiecie, że, że to jest osoba, która, którą zatrudniacie. Ja właśnie ostatnio taki błąd popełniłam, brawo dla mnie. Dokładnie po prostu stanowisko head of talent, nie? czyli coś, co robię od lat, mój background to jest background talentowy, ja się wywodzę z rekrutacji, zatrudniłam szefową talentu do swojej firmy, którą sprawdzało siedem osób, i tak weryfikowaliśmy, tak yy, sprawdzaliśmy, żeby zatrudnić. Zwolniliśmy dość szybko. Całe, całe szczęście jest też tutaj na sali osoba, która bardzo mi w tym pomogła. Bardzo dziękuję. Już dziękowałam wielokrotnie zresztą. Ale, ale tak, to znaczy nie jesteśmy od tego wolni, bo jest bardzo dużo czynników dookoła. Nie? To znaczy dopóki się nie złapiemy na tym i dopóki jakby nie popatrzymy na to z boku albo nie poprosimy o feedback, no to jest to dość trudne. Zwłaszcza w takich sytuacjach nie wiem, czy wiecie, co to jest, jest to ryc, czy lepszy ryc niż nic? Nie. To znaczy, problem jest taki, że jeśli jesteśmy już zmęczeni rekrutacją, to się bardzo często zdarza. To znaczy, wydaje nam się, że im dłużej rekrutujemy, tym lepiej rekrutujemy. Tak nie jest. To znaczy, jeśli jesteśmy zmęczeni rekrutacją, yy, rekrutujemy 5 miesięcy, na przykład 6 miesięcy na takie role C-levelowe, na takie role headowe, WIPISowe, za granicę, bo my też sporo takich rekrutacji prowadzimy. Yy, to jest często pierwsza osoba, yy, którą zatrudniamy. To jest często dla startupu nowy rynek. Jeśli na przykład yy, szukamy właśnie pierwszej osoby, która ma poprowadzić jakiś rynek, zwykle to jest sprzedaż, czasami to są operacje, czasami to jest GM i yy, to jest yy, rzecz, która zdarza się bardzo często. I no, problem jest taki, że to jest po prostu zmęczenie. To znaczy y, trochę popełniamy taki błąd, że bardzo chcemy zatrudnić, a trochę y, nam już się śpieszy, no bo po prostu kto to ma robić? Zwykle robi to funder albo, y, albo jakiś inny menadżer i po prostu nie ma już na to y, przestrzeni. Y, no i popełniamy błąd rekrutacyjny. Y, czasami tak nam się wydaje, że lepiej, żeby ktoś był w międzyczasie, a potem my się zajmiemy rekrutowaniem, ale już coś się będzie działo. Nie? Już, ktoś, już ktoś będzie na tym miejscu, już będzie będzie spoko? Nie, nie jest tak. To znaczy koszty zatrudniania takiej osoby później, nowej osoby na to samo stanowisko, koszty zwalniania są gigantyczne. To jest taki bardzo pesymistyczny scenariusz, liczony w taki sposób, że liczymy nie tylko to, ile trwa zwolnienie, tutaj też to jest dla takich stanowisk wysokich, czyli od HEDA w górę, HEDI, VPC i EC Level. Zwykle mamy taki problem, zwykle mamy taką tendencję, że nie zwalniamy takiej osoby od razu. Nie? Czyli szef sprzedaży, na przykład, jeśli zatrudniamy szefa sprzedaży na Stany, albo szefa sprzedaży na UK, z Polski, jesteśmy firmą z Polski, na przykład wychodzimy Internationali, to nawet jeśli taki człowiek nie performuje, no to po trzech miesiącach go zwykle nie zwalniamy. Zwykle czekamy sześć miesięcy, jeden z naszych klientów czekał siedem miesięcy, płacąc gigantyczną, gigantyczną kasę, wiedząc realnie, jak robiliśmy potem retro, wiedząc realnie, że po dwóch tygodniach że ten człowiek po prostu nie pasuje i nie będzie pasował nie i to jest Kwota policzona z kosztami, które są liczone brakiem zysku też, nie? To znaczy, ile moglibyśmy zyskać, gdyby była tutaj dobra osoba, i to jest oczywiście taki bardzo negatywny scenariusz. Natomiast no, pozytywny scenariusz, czyli taki uśredniony, no, to jest dziewięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Także trzy no, miesiące zakładamy, że ktoś zostaje. Potem dwa miesiące szukamy kolejnej osoby, czekamy na taką osobę kolejne dwa miesiące, czasami trzy, taka osoba przychodzi, jeszcze potrzebuje onboardingu, więc no jesteśmy prawie rok później w wyniku źle zrobionej rekrutacji. Pozytywna strona tego jest taka, że druga, to, to jest bardzo ciekawe, często funderzy się poddają, nie? często mówią, Dobra, zrobiłem zły hiring, ja się na tym nie znam, ja nie chcę tego robić i często tutaj mamy ten błąd z początku, nie? czyli mówimy, ja nie chcę tego robić, niech to zrobi jakaś agencja. Ja, ja w ogóle nie wiem, kto to powinien być, ja się na tym nie znam. Wręcz odwrotnie powinniśmy zrobić. To znaczy, wiem, że to jest trudne do przejścia w głowie i to absolutnie rozumiem, też tak miałam, ale mm, warto to zrobić, warto nawet poczekać chwilę i się odtraumatyzować. Nie jest to proste, wiem, ale mm, jakby. Zwykle jest tak, że ten drugi hiring już jest bardzo dobry. Rzadko tak się zdarza, że popełniamy jeden błąd, a potem drugi raz ten sam. Zwykle jest tak, że druga osoba już po tym nieudanym hiringu jest, no może nie strzałem w dziesiątkę, bo, bo to nie jest 100%, ale, ale całkiem, całkiem, całkiem sukces jest duży. No tylko, że czas i kasa są jednak dość, dość spore. Kolejny problem, który, z którym się często spotykamy, to brak konkretu. Nie? To znaczy, na początku, jak zaczynamy rekrutować, albo jak nasi People czy Culture Partnerzy właśnie zbierają feedback od swoich rekruterów, od swoich teamów rekrutacyjnych w firmach, no to spotykamy się na Eval, czyli na taki evaluation meeting po, po jakimś etapie rekrutacyjnym. No i hiring manager albo właśnie ktoś z panelu mówi, no bo ten kandydat jest jakiś taki. Nie? To jest rzecz, która 7 na 10 przypadków totalnie się, nie, się zdarza. To, co się pod tym kryje, to to, że można to rozwiązać na bardzo, bardzo różne sposoby, natomiast w wielu przypadkach, i to już nie 7 na 10, tylko spokojnie, myślę, że 9 na 10 mogę, mogę tutaj powiedzieć nie ma listy tego, czego my oczekujemy od tych ludzi. Nie? To znaczy, to jest obojętne, czy to jest scorecard, czy to jest jakaś po prostu, nie wiem, lista w doksie, obojętnie, nie? to znaczy można to robić bardziej, w bardziej sofistykański sposób, można w mniej, to jest wszystko, wszystko spoko, tylko chodzi o to, że trzeba sobie spisać, czego my chcemy od takiego kandydata. Nie, nie muszą rekruterzy wiedzieć, jaki on będzie miał performance za 90 dni, to czego, to, czego gdzieś tam na początku oczekujemy, żeby w ogóle hiring manager miał motywację, ale przynajmniej to, żeby i takie cechy intrapersonalne i takie interpersonalne, czyli właśnie przyjmowanie feedbacku, autorefleksyjność i właśnie takie role related, żeby to mieć wylistowane, żeby wiedzieć i żeby to podzielić, kto co sprawdza. To jest 90% naszych caseów, że mamy taką rozmowę na przykład po dwóch procesach, po dwóch etapach albo po trzech, i mówimy, no dobra, ale to w takim razie ty co, ty co sprawdzałeś? I ktoś nam odpowiada, ja miałem takie soft skills do sprawdzenia, okay, Czyli jakby o co pytałeś, co sprawdzałeś? No, czy ktoś jest fajny, czy ktoś jest miły, czy się dobrze gada, no, ogólnie, czy złapaliśmy flow, nie? czy jest vibe no dobra, ok, czyli co sprawdzaliście, jak to sprawdzaliście. Nie? nie mamy takiego nawyku, nie mamy takiego zwyczaju, żeby nie dzielić etapów na soft skill, hard skille i jeszcze nie wiem, jakie inne skile, tylko po prostu zrobić sobie listę i podzielić, kto co będzie na jakim etapie sprawdzał. To jest proste. Takie spotkanie zajmuje godzinę, a wszyscy wiedzą, co mają robić, i później jest to jakby właściwie jedyna droga do tego, żeby z jednej strony sprawdzić wszystko, ale z drugiej strony też no, dbać o ten candidate experience. Nie? Czyli sytuacja taka, gdzie kandydat po prostu odpowiada trzeci raz na to samo pytanie, no, zdarza się bardzo często, nie? że po prostu trzeba kolejny raz przez tą samą rzecz przechodzić. To, co jest dość częstym tematem, to jest culture fit. Nie? Czyli mm, wychodzimy z takiego spotkania i mówimy: mm, on nie pasuje do nas. Jakby to, to, to nie, no, no, no on się tu nie odnajdzie, nie? albo no, to nie jest taka osoba, która tutaj będzie właśnie naszym team playerem, nie? I jakby jakaś tam odmiana, odmiana nazwy firmy. Nie? To, jest, to jest bardzo częste Ym, i to jest spoko, nie? w sensie ok. Jakby czym jest culture fit, jakby culture fit też się powinien znaleźć na tej liście rozpisany na trzy albo cztery skile, jakie rzeczy ta osoba powinna mieć i jak my będziemy to sprawdzać, nie, konkretnie i to co jest bardzo ciekawe a propos właśnie takich magicznych tematów, gut feeling. Bardzo często i bardzo dużo się o tym mówi, że trzeba rekrutację mierzyć, że trzeba, że jakby GUT feeling jest rzeczą no, taką, że, że nie wolno rekrutować intuicyjnie i nie wolno na tym się opierać. Oczywiście, że tylko i wyłącznie na tym nie wolno się opierać, natomiast trzeba sobie zrobić takie ćwiczenie z. Znowu, z nazywania tego, co jest tym gut nie? Dlatego, że bardzo często fanderzy później mówią, ja wiedziałem, że ten kandydat się nie odnajdzie, ale bałem się, że nie zatrudnimy, albo już było tak późno, albo nie umiałem nic znaleźć takiego, żeby to opisać, więc czułem, że to się nie uda, ale zatrudniliśmy i to był błąd. Nie? W sensie, bardzo często hiring managerom się to zdarza, bardzo często funderom się to zdarza, że czują, że coś jest nie tak. Nie? W sensie, że jakby jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to nie zatrudniaj. To znaczy jakby to jest y, oczywiście niepopularne, ale jeśli y, jakby poczytamy teraz y, akurat y, Uniwersytet Stanforda prowadzi takie bardzo fajne badania nad y, neuronami lustrzanymi w rekrutacji i nad tym jak y, jesteśmy w stanie nieświadomie oczywiście na y, jakby to online nie działa, niestety, działa tylko face-to-face, face, no bo technologia nam tutaj zaburza ten odbiór. Jak jesteśmy w stanie wyczytać rzeczy, które są mikrosygnałami, takimi, że na przykład, jeśli opowiadamy o wartościach, i dokładnie to, to zespół Krisa Barka bada, jak mówimy o wartościach, to kandydat wysyła sygnały, że na przykład to nie są jego wartości. Jesteśmy w stanie w researchu to zbadać. Natomiast to, co bezwzględnie się pojawia i bardzo często, to popełniamy ten błąd i musimy tego pilnować, to to, żeby wszyscy kandydaci, nawet jeśli jest jakiś bloker na koniec, jeśli Fander rekrutuje na końcu, albo Wy jesteście hiring managerem, rekrutujecie na końcu i mówicie, coś mi nie pasuje. Nie? Pierwsze ćwiczenie z tego, co to jest i gdzie na liście skili to jest. A jeśli jest taki bloker, to zagłuszanie tego gatfillingu, no, jeśli możecie popełnić błąd i to będzie Was tyle kosztowało, to po prostu lepiej tego nie robić. Nie? To znaczy, jakby to, to są takie doświadczenia, które gdzieś tam y, mamy po, po takich retrach z fanderami, i fanderzy to nie na takiej zasadzie, że a ja wiedziałem, że tak będzie, y, tylko naprawdę mówią: kurczę, czułem, czułam, że to się nie uda. Nie? Y, zawsze to samo flow. Jeśli chodzi o, o rekrutację, bardzo tutaj dużo mamy takich odstępstw, nie? to znaczy um, hiring manager chce jeszcze jakąś rozmowę, a może jeszcze jakiegoś dodatkowego kola. Um, to jest problem candidate experience. Nie? To znaczy to wpływa na to, że kandydaci się wycofują z rekrutacji, że uważają, że firma jest mało poważna. Czasami to rozumieją i to jest OK. Natomiast no, ryzyko jest takie, że możemy stracić kandydata, co realnie nam ta dodatkowa rozmowa da. To jest pytanie absolutnie podstawowe. Ta sama liczba spotkań. Bardzo nam się często to zdarza, że kandydatów traktujemy różnie. To znaczy um, musimy być świadomi tego i to jest okej, okay, jakby jeśli chcemy sobie um, nie wiem na finale po prostu jeszcze jakąś zrobić dogrywkę, no bo lepiej zrobić dodatkowe spotkanie niż się pomylić, jasne? Ale ta sama liczba spotkań, to znaczy, jeśli na przykład rekrutujemy kandydatów na te same role i mamy z jednym kandydatem pięć spotkań, a z drugim trzy, to będziemy chcieli raczej zatrudnić tego po pięciu spotkaniach, bez względu na to, który z nich jest lepszy. Nie, to znaczy, no, efekt ekspozycji po prostu działa. To znaczy im częściej kogoś oglądamy, im bardziej jesteśmy zaangażowani, tym bardziej go lubimy. Czyli po prostu popełniamy rekrutacyjny błąd z tego powodu, że robimy dogrywkę. Bardzo często teraz w takim hybrydowym modelu, w takiej hybrydowej pracy, dobra to spoko, to jak jesteś w tym samym mieście, no to się spotkajmy offline, nie? a inni kandydaci online. Bardzo, duża, bardzo duże prawdopodobieństwo, że zatrudnimy kandydata, z którym rozmawialiśmy offline. To znaczy bardziej lubimy ludzi, których, których widzimy offline, i dużo chętniej ich zatrudniamy, nawet jeśli są dużo gorsi. Nie? Więc to jest częsty, częsty problem, częsty błąd, no to jest nie tylko jakby ten wysiłek, który ktoś podjął i cenimy ten wysiłek, ale też po prostu kwestia dystansu, który, który się zmniejsza i takiego kandydata słabego możemy niechcący zatrudnić chętniej. Ponad jedna trzecia rekrutacji już kończąc nie jest jednolita dla każdego kandydata w procesie. To znaczy to tak jakbyśmy po prostu jedną trzecią prowadzonych procesów, czy, czy jedną trzecią wszystkich dobrych kandydatów, których mamy gdzieś tam na, na istotnych etapach rekrutacji uznawali, że dobra, nie, po prostu nie będziemy cię rekrutować, wszystkie błędy poznawcze niechaj sobie tutaj grają, my zamykamy uszy, zamykamy oczy, dobra, go, nie? Jakby celowo Sami się wpędzamy po prostu w to, że ta rzeczywistość się zakłamuje i podejmujemy złe rekrutacyjne decyzje. I ostatnia rzecz na sam koniec, ponieważ mówiliśmy dużo o takim, o takim flow, o takich kwestiach poznawczych, bardzo ważna rzecz w rekrutacji, już słowo, słowo na odejście. Bardzo musimy uważać na to, żeby król nie był nagi. Nie będzie tutaj nagiego Karola na następnym zdjęciu, spoko. Ale bardzo to jest ważne, znaczy jakby nie, nie rozmawiamy dzisiaj w ogóle o autentyczności, o spójności. Natomiast moc brandu pracodawcy, to znaczy jesteśmy w takim środowisku i na takim etapie jest nasz ekosystem startupowy, że bardzo jesteśmy łasi na to, żeby się chwalić tym ile w rok zrobiliśmy, nie? ile zatrudniliśmy Jakie to są zespoły? Jak to się nie nabudowaliśmy o Jezus Maria? Um, jeśli w firmie technologicznej masz rotację niezamierzoną przez Ciebie y, lub taką po prostu gdzieś tam no, niechcianą, wymuszoną y, powyżej 20%, a w non-techu masz więcej niż 10-15%, no to nie chwal się tymi hiringami, bo robisz po prostu to niedobrze. Nie? W sensie takim, że jakby jeśli zwalniasz oczywiście, no to, to, to jest inna rzecz, natomiast y, jakby na zatrudniać się i zrobić ogromną skalę to, to nie jest jest duża sztuka. Nie? W sensie takim czasami tak jest, i, i czasami rzeczywiście trzeba szybko po prostu postawić jakiś oddział, sami robimy takie, takie rzeczy. Natomiast no po prostu to jest obarczone gigantycznym ryzykiem błędu. Jeśli chcemy robić rekrutację dobrze, no to po prostu musimy mierzyć nie tylko to, kto wchodzi, ale też po prostu, jak jesteśmy w stanie tą rekrutację zweryfikować, czyli jak długo ci ludzie u nas w firmie zostają. To są źródła wiedzy, z których korzystałam, jeśli chodzi o, o badania zewnętrzne poza, poza tym, co wiemy z HR HINZ i z Culture Ivy. I bardzo mi było miło, bardzo dziękuję. Wielkie dzięki, Róża. Nie odchodź jeszcze. Może będą pytania do ciebie ze sceny, słuchaj. Nie, nie ukrywam, że ja z dużym zainteresowaniem Słuchałem tej prezentacji, bo tak jak tutaj team HR-owy z IT, tak wymienialiśmy się dwuznacznymi spojrzeniami. Eee, tak, zatrudnianie od gut feelings, myślę, że wiem coś, wiem coś o tym. Kar Czułem, kar kar że kar nie się... i zatrudniłem. Słucham? Czułem, że nie i zatrudniłem. Tak, tak, tak. Między innymi też takie. Ale cieszy mnie to, że tutaj pokazałeś, że statystycznie 70% już tych ponownych rekrut ponownych rekrutacji się udaje, więc myślę, że można na tym poziomie formułować oczekiwania. Ja mam do Ciebie jedno pytanie takie, powiedz, jak ty, czy ty widzisz jakieś różnice we współpracy ze startupami z Polski versus ze startupami zagranicznymi, standardami z Polski i zagranicy, jeżeli chodzi o podejście do rekrutacji? Pierwsza rzecz jest taka, że jak rekrutujemy za granicą zwłaszcza jak jeśli na przykład pracujemy, mamy też takie firmy, że firma jest na przykład brytyjsko-amerykańska i to jest bardzo ciekawe, że jesteśmy w stanie więcej rzeczy tłumaczyć różnicami kulturowymi niż to jest realnie prawdziwe. Nie? To znaczy, że wydaje nam się, że jeśli na przykład rekrutujemy kogoś ze Stanów, rekrutujemy nie wiem, dyrektora sprzedaży ze Stanów i Właśnie jakby widzimy, że ktoś nie spełnia jakichś kryteriów. Nie? W sensie nie ma tych skili po prostu. Yy, I jakby widzimy, że ich nie ma, i jesteśmy na Ewalu, i jakby, no, słyszymy, że po prostu kandydat nie odpowiedział na to, czy odpowiedział nie tak, jakbyśmy chcieli, i tak dalej. I mówimy, a nie, 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 może to różnice kulturowe. Nie? W sensie jesteśmy yy, bardziej yy, spolegliwi, jesteśmy bardziej tacy łagodni dla, yy, dla ludzi z, z zagranicy, no po prostu gdzieś tam tłumacząc to, yy, tłumacząc to różnicami kulturowymi. Yy, na pewno jest tak, że rekrutacja to jest ciekawe dość, że rekrutacja w Polsce z naszego doświadczenia jest szybsza. To znaczy, um, ludzie w, na przykład w Europie w ogóle rekrutacja trwa z naszego doświadczenia dużo dłużej. To znaczy, jakby czekanie, przetrzymywanie kandydatów, to, że na przykład kandydat czeka, nie wiem, półtora tygodnia w procesie albo dwa tygodnie w procesie, nawyki są takie, przynajmniej jakby w tych firmach na tej próbie, co my mamy, że, no, że to jest jakby ok To znaczy jesteśmy w stanie to znieść i to jest to jest okej. Okay. Natomiast y, też no, w Stanach oczywiście jest tak, że. Czeka się krócej na kandydata, nie? Więc ten proces można, yy, można wydłużać. To takie dwie rzeczy. Pytanie. Złapie. E, e, ile średnio trwają e, procesy na te poszczególne poziomy, czyli C-level, head, VP, head? Jak zaczynamy rekrutację, to mówimy, że proces, znaczy proces powinien się skończyć, to znaczy powinniśmy złożyć ofertę y, najpóźniej y, po dwóch miesiącach. To znaczy max dwa miesiące rekrutacja y, zwykle trwa y, na head, VP, ym, VPC level. Oczywiście bywają takie rekrutacje i y, też y, mam taką jedną swoją ukochaną rekrutację, bardzo trzymam kciuki za to, żeby ona się, żeby ona się skończyła. Ona trwa od lutego tego roku. W, w, u jednego naszego klienta. Bardzo trzymam kciuki, żeby ona się, żeby ona się zamknęła. Bywają takie kajsy, oczywiście, natomiast no znowu, nie jest tak, że im dłużej trwa ta rekrutacja, tym lepszy będzie kandydat. To znaczy, ani nie ma takich badań, ani my też nie mamy takich doświadczeń, natomiast no, fanderom zwykle się tak wydaje. Nie? To jest ten właśnie taki błąd, że po prostu taki wyczekany, taki wykochany, no to po prostu on musi być super. No nie jest. Nie. Mikrofonu. Sea Nie mogę powiedzieć, bo to jest takie, że będziecie wiedzieć od razu. Dawaj. Ja zadaję, zwykle mam taki, taki set trzech pytań, które sobie pogłębiam i wokół których sobie gdzieś tam łażę i, 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 i kręcę. Ja już, ja już teraz takich kolei nie robię, ale robiłam ich bardzo dużo, jeszcze tam pół roku temu. Moje dość takie ukochane pytanie to jest pytanie o to, jakiej cechy my jako firma nie możemy mieć, żeby ten kandydat dobrze się tu czuł. Nie? To znaczy, w jakiej firmie. Ten gość lub ta, yy, ta dziewczyna nie chce pracować, nie? lub nie powinna pracować. I z czego to wynika, nie? To znaczy, ludzie wtedy bardzo, mówią, że, bardzo dużo mówią o takich y, rzeczach, które są wykluczające, nie? Czyli o tym, że na przykład ten ktoś kocha porządek, że właśnie y, jeśli jest jakiś chaos w firmie, albo jeśli są ciągłe zmiany, no to on się nie odnajdzie, nie? Y, Druga rzecz, y, jak powinien być, jakby pytamy y, trochę z takiej perspektywy, y, jakbyśmy się troszczyli o tego kandydata, nie? To znaczy, jeśli zapytamy wprost y, taką osobę, y, jakie są słabe strony tej osoby, no to przecież w życiu nam nie powie, nie? Albo jeśli zapytamy o to, co wam się w projekcie nie udało, no to przecież w życiu nam nie powie. Nie? Więc, jakby szukamy takich rzeczy, żeby jednak usłyszeć cechy. Albo usłyszeć jakieś patterny w zachowaniach, albo jakieś preferencje tej osoby, ale żeby zrobić to naokoło. Nie? Drugi taki set, czy drugi taki obszar, to, to są kwestie tego, czego zwykle jako zespół, jak pracowaliście razem, albo jak byłeś pirem, albo jakoś tam menadżerem tej osoby, czego zwykle unikaliście i dlaczego. Nie? Czyli jakby, co było niepożądane, no i z czego to wynikało? Czy to wynikało z was, czy jakby, czyli trochę pytamy o to, czego kandydat nie lubi, nie? W czym, czego nie lubi, czy czego nie umie. Nie. Wtedy łatwo jest dojść do tego, y, gdzie taki kandydat może się, y, może się wywalić. Y, a trzecia rzecz y, to jest y, takie pytanie y, dotyczące rozwoju innych ludzi. Nie? To znaczy, y, jeśli Mielibyśmy właśnie postawić ta, taką osobę w roli mentora, no to czego ta osoba mogłaby uczyć innych? Nie? I kiedyś y, zdarzyło mi się na przykład uwalić kandydata po referencjach. Y, kandydat bardzo taki wyczekany, wy, wychuchany, ale właśnie. Ym, jego pirka akurat opowiadała o tym, że mógłby nauczyć, że jakby ten kandydat jest bardzo dobry w takim solo graniu, nie? w sensie jakby w przekonywaniu innych, że po prostu jest takim brylującym solistą, że to, to jest gwiazda. Nie? Przeszliśmy trochę do teamworku i okazało się, że jakby i, i, i na kejsach, i, i gdzieś tam na danych i po prostu to było zdumiewające, ta kobieta mi wszystko powiedziała, co wy, po prostu wykluczało tego kandydata. Nie? W takim sensie jakby z tych poprzednich doświadczeń. No i wróciliśmy e, do, do, do takiego pytania. Poprosiliśmy tego kandydata, e, czy moglibyśmy jeszcze jedną rzecz podrążyć, bo chcemy, chcemy się spotkać jakby po finale, ale mamy jeszcze jedną wątpliwość, chcielibyśmy to podrążyć. E, I konfrontacyjnie, i tak retrobehawioralnie przeszliśmy przez to i odrzuciliśmy kandydata na koniec. Myślę, że dobrze zrobiliśmy. Dobra. Mówiłaś o tym, że też rekrutujecie na rynkach zagranicznych jestem ciekawa, czy widzisz jakąś różnicę, jeśli na przykład osoba, która rekrutuje jest jakby natywnie z tego rynku. Czyli nie wiem, rekrutujecie w Niemczech, no to rekruterem jest Niemiec versus na przykład, gdyby tą rekrutację przeprowadzała osoba z Polski, no bo no są te różnice kulturowe. No i pytanie, no kto… Tak, ulewa. Odpowiem jak prawdziwy konsultant, czyli to zależy. E, to zależy od jednej rzeczy, to zależy od tego, czy ten człowiek ma pracować. Y, z czy ma pracować z Polakami lub, nie wiem, z Amerykanami lub z innymi ludźmi, czy ma po prostu y, pracować na tamte rynki? Nie? Y, zdarzyło nam się kiedyś y, popełnić taki błąd, że y, wzięliśmy agencję y, akurat niemiecką, y, dlatego że mieliśmy bardzo duży problem y, z rekrutacją na rynek niemiecki. Akurat nasz klient, po prostu tam y, szef, y, szef Piplętka, czyli który zarządzał zespołem rekrutacyjnym, mieli bardzo duży problem z tym, żeby zweryfikować kandydatów. To znaczy, po prostu rekrutowali y, akurat, Marketing w Niemczech i po prostu przyszli i powiedzieli, że oni jakby, oni nie wiedzą, czy ci kandydaci są dobrzy. Znaczy, oni nie są w stanie po prostu tych kandydatów zweryfikować, wzięli niemiecką rekruterkę, wtedy taką freelancerkę. I ona rekrutowała rzeczywiście, i, i spoko, i ci kandydaci jej zdaniem byli okej, okay, byli jakby dopasowani w sensie takim do tych wartości firmy i tak dalej, ale okazało się, że błędem było to, że nie byli gotowi ci ludzie pracować międzynarodowo. Nie? Czyli to, że y, jakby nie doceniliśmy tego, gdyby to byli na przykład sprzedawcy i gdyby oni mieli sprzedawać do Niemiec, to to byłby dobry ruch, bo potem zrobiliśmy taki ruch w innej firmie i to było dobre. W sensie takim, że po prostu byliśmy w stanie y, jakby zweryfikować to, czy ktoś raczej pracuje na swoim rynku, czy ktoś raczej pracuje po prostu na rynku międzynarodowym z innymi oddziałami, no bo wtedy ym, jakby łatwiej jest rekrutować na przykład z Polski, albo łatwiej jest rekrutować na przykład amerykańskimi rekruterami yy, na Europę, nie? no bo ten teamwork jest bardziej istotny, a jak właśnie ktoś musi pracować na rynkach lokalnych, no to, no to wtedy lokalsi po prostu powinni. Tak, tak. Raz, raz. Cześć. Tomek, Krystimo, cześć. E, takie cześć. pytanie. Mały startup, są założyciele, udało się zatrudnić pierwsze osoby do każdego działu, na przykład head of sales, head of marketing, head of support i jest kolejna rekrutacja już do poszczególnych działów, tak? Czyli zatrudniamy sprzedawców albo marketingowców. Czy rekrutację na te stanowiska powinni dalej robić fanderzy, czy, czy na przykład właśnie head of sales, czy, czy head of działu? Jak to Twoje doświadczenie, kto powinien to robić? Jakie są błędy z reguły? Mhm. Funder bardzo chce rekrutować. Bardzo, znaczy Funder chce rekrutować bardzo długo, i to jest trudne zwykle dla hiring managerów, bo w rekrutacji mamy kilku aktorów. Nie? Czyli mamy hiring menadżera. Hiring managerem jest zawsze osoba, która będzie szefem zatrudnianego kandydata, i to jest osoba finalnie decyzyjna. Nie? I hiring manager dobiera sobie panel. Czyli mamy taką rolę jak rekruter, mamy taką rolę jak hiring manager i mamy takie role jak hiring paneliści. Hiring paneliści to są ludzie, którzy pełnią rolę pomocnicze w procesie. Nie? Czyli e, jeśli na przykład, nie wiem, my teraz prowadzimy rekrutację i tutaj mój kofander siedzi i on rekrutuje sobie e, do działu, no to e, Filip jest hiring managerem, a ja też jestem w tym procesie, ale jeśli Filip powie, ja chcę tego kandydata, e, ja na przykład uważam, że nie, no to Filip, jakby Filip jest decyzyjny, nie? znaczy hiring manager finalnie podejmuje decyzję, hiring paneliści pełnią funkcje doradcze, więc jakby funder może brać udział w rekrutacji i spoko, ale nie ma, znaczy nie powinien mieć finalnego głosu, bo to nie jest jego reporting. jakby to jest, um, no, na tym po polega budowanie zespołu. Nie? Dlatego zaczynamy budowanie zespołów od headów, żeby oni sobie mogli stworzyć e, później teamy. Nie? Jeśli zabieramy im tą decyzyjność, no to i mieliśmy też takie kajsy, że e, hedzi mówią, no ja nie lubiłem tego kandydata, no ale Fander chciał, nie? no to no to co? No to właściwie to, czy to jest pracownik. Nie? I wiesz, jakby zgniłe jajo, wszyscy się wtedy odsuwają, nie? no to nikt nie chce być takim pracownikiem. Dobra, to ja mam ostatnie pytanie, jedno, jedno. Mhm. Ty na swoim slajdzie miałaś tam lepszy ryc niż nic, nie? Coś takiego było? Był tam ryc. Był tam było tam, zdjęcie tak? ryca. Coś takiego Lepszy ryc niż nic, nie? Było. I to jest bardzo podobne do tego przysłowia. Lepszy wróbel w garści niż gąb na dachu? Dokładnie tak. Dobra, ja mam takie pytanie: czy nie zgodzisz się ze mną, że obojętnie nie ma to znaczenia, bo koraj tak jest najlepsze? O masz. <grym> Dokładnie tak. I bardzo tym sposobem. Wielkie dzięki, brawa dla Róży. <plauz> bardzo fajna prezentacja, bardzo fajne wystąpienie.